Bitcoin zgodnie z poniedziałkową analizą znowu realizuje scenariusz, o którym mówiłem, i spada do 20 tysięcy dolarów. Jak wygląda aktualna sytuacja i czego się spodziewać, czyli potencjalne ruchy dla Bitcoina, ETH, DOTA i wybranych przez Was altcoinów w komentarzach, w poprzednim materiale oraz wyjaśnię, wyjątkowo dzisiaj wyjaśnię, kilku marnych hejterków z bólem dupy i podsunęli mi oni fajny pomysł, aby pokazać Wam, jak w sumie wyglądała droga informowania moich partnerów edukacyjnych o tych spadkach, a widzę, że tutaj nasi Januszowie, Janusze, nie obrażając, nie ubliżając oczywiście Januszom, serdecznie Was pozdrawiam, to znaczy nie akurat tych tutaj miłych panów. Poświęcę chwilkę na to, ponieważ myślę, że warto pokazać właśnie tutaj, że się mylą, a kolejnych Januszów po prostu będę banował. Oczywiście przejdziemy do analizy Bitcoina, ETH, powiem Wam o moich scenariuszach zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Omówimy sobie, co się wydarzyło do tej pory od poniedziałku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię właśnie do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi analizami. Pamiętaj, aby zostawić komentarz taktyczny, łapkę w górę lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałabyś, abym dla Was przeanalizował. I za chwilkę sobie właśnie przejdziemy do tych analiz i do omówienia sytuacji. Na początek jednak puszczę Wam teraz za chwilkę krótki film, w którym pokazuję drogę od 21 kwietnia, drogę update'ów przygotowujących moich partnerów edukacyjnych właśnie do tych spadków, które miały miejsce. Kiedy rynek był na poziomie 40 tysięcy dolarów, dokładnie ich informowałem i powtarzałem to kilkukrotnie o to, aby zabezpieczyli swoje pozycje, aby brali zyski, o tym, że spodziewam się spadków do 24 tysięcy i do 20 tysięcy dolarów właśnie w najbliższym czasie. Poinformowałem również o tym, że wychodzę z rynku w odpowiednim momencie. Poinformowałem o tym, gdzie odkupuję ETH. Sami zobaczcie, jak to właśnie wyglądało w tym czasie. W międzyczasie były również inne update'y, ponieważ te update'y praktycznie są codziennie, no chyba, że coś się dzieje, a raczej nic się nie dzieje, no to wtedy takiego update'u nie ma. Pojawiały się również pomysły na trade, które zostały zrealizowane. A dzisiejsze pomysły będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie łukaszpacholski.pl. Tam również dzisiaj pojawi się ankieta, gdzie będziecie mogli wybrać jednego z altcoinów do analizy, dodatkowego altcoina, którego nie omówimy w dzisiejszym materiale, a analizę jego znajdziecie właśnie na moim Insta, także wbijajcie. A tymczasem puszczam Wam ten 5-minutowy film, w którym właśnie pokazuję te update'y i je omawiam. Ale zanim to zrobimy, właśnie do czego się odnoszę? Tutaj do dwóch komentarzy. Oczywiście dziękuję całej reszcie za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze. Tutaj pan Stefan padło, nie wiem, czy coś mu padło, ale tutaj oczywiście ironizuję i skoro jestem takim to po co sprzedajesz kursy typie? No sprzedaję kursy typie dlatego, ponieważ mam zajebistą wiedzę, którą przekazuję właśnie inteligentnym ludziom, którzy chcą się uczyć, aby móc samodzielnie na tym rynku zarabiać. Sam poświęciłem na to tysiące godzin edukacji, gruby hajs na to, żeby się tego nauczyć, więc normalnie w życiu robię po prostu biznes. Ja nie wiem, czego ty typie nie rozumiesz. Myślę, że więcej tutaj nie muszę tłumaczyć. A, no i oczywiście w tym filmiku krótkim również pokazuję Ci niektóre pozycje, bo po co mam Ci to pokazywać? Ja nie mam potrzeby Ci tego udowadniać. Osoby, które ze mną współpracują, wiedzą i widzą moją wiedzę, z której również korzystają, dzięki której mogą zarabiać, a przede wszystkim uczyć się samodzielnie tradingu na rynkach finansowych. Więc tyle w temacie dla Ciebie. Ominę Krystiana, który tam o jasnowidzu coś tam mówi. Dobra, mamy kolejny komentarz Grzechu. Większość widzów masz chyba za niezbyt rozgarnięte osoby. Myślę, że większość właśnie mam ogarnięte osoby, które właśnie to oglądają. Wychodzi na to, że Ty jesteś nierozgarnięty, ponieważ jeżeli nie widzisz potwierdzeń, o których mówię w dwóch scenariuszach, zarówno wzrostowym, jak i spadkowym, no to świadczy o tym, że jednak Ty jesteś, delikatnie mówiąc, nierozgarnięty, ponieważ mówię o potwierdzeniach. Ok? Może dla Ciebie nie będzie ok, no bo wychodzi na to, że nie jesteś zbyt ogarnięty, czy tam rozgarnięty, jak zwał, tak zwał. I jak zobaczysz sobie również w tym filmie, moi partnerzy edukacyjni, jak tu napisałeś, również są w plecy. Mogą być, nie wiem. Natomiast dostali odpowiednio wcześniej informacje o tym, aby przygotować się na te spadki, a widzę, że wy macie ból dupy, bo tego po prostu nie zrobiliście, nie mieliście jaj, żeby wyjść z rynku ze stratą, o czym Was poinformowałem i widzę, że właśnie po tej wiadomości najbardziej Was zabolało, bo macie małe kokones, a raczej nie macie kokones, bo nic z tego nie zrobiliście. Chciałbym powiedzieć, że mi przykro, ale nie jest mi przykro, ponieważ nad takimi osobami jak Wy z bólem dupy nie ma co się tutaj rozwodzić i litować.
A jeżeli ktoś inny nie wyszedł, bo bał się, po prostu normalna sprawa, bo też kiedyś bałem się wychodzić ze stratą, po prostu trzeba do tego gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, dojrzeć, podjąć tą trudną decyzję, bardzo trudną, bo sam przez to przechodziłem wielokrotnie, aby gdzieś wyjść ze stratą, aby móc potem odkupić. Czasami były to błędne decyzje, czasami słuszne, w tym momencie słuszne, co zresztą widzieliście na tym krótkim filmiku, znaczy zobaczycie na tym krótkim filmiku za chwilkę, że robiłem to miesiąc temu. Miesiąc temu sprzedawałem właśnie te alty, już po spadkach, wcześniej gdzieś tam też sprzedawałem, ale większość właśnie na dużym spadku. I to nie był odpowiedni moment, ale jak się okazuje, był to dobry moment w porównaniu do tego, co jest teraz. Więc też trzeba umieć podejmować trudne decyzje, na co przyjdzie wam z czasem. A jeżeli wy macie o to ból dupy, że wy tego nie zrobiliście, a ja to zrobiłem i wylewacie swoje gorzkie żale, no to sorry, no to wasza mentalność jest na poziomie po prostu przedszkolaka, nie obliżając przedszkolakom, bo oni też potrafią po prostu podejmować słuszne decyzje. I tyle w temacie dla marnych hejterków. Całej reszcie dziękuję i zapraszam do tego krótkiego filmu, a potem przechodzimy do analizy. Kiedy cena Bitcoina była jeszcze powyżej 40 tysięcy dolarów, informowałem, aby moi partnerzy zabezpieczali zyski i wzięli część tego, co już ugrali, ponieważ prawdopodobnie zobaczymy dalsze spadki. Widzimy wpis z 21 kwietnia. Następnie rynek poruszał się zgodnie z update'em dla moich partnerów. Wiedzieli, gdzie brać zyski i pamiętali, aby zabezpieczyć pozycję. To było 22 kwietnia. Kolejne przypomnienie i info o tym, że jeżeli nastąpi negacja wyznaczonej przeze mnie strefy, trzymającej rynek na wzrost, altcoiny dostaną bardzo mocno po dupie. Też te straty będą bardzo duże i tutaj również jest informacja znowu 22 kwietnia. Kilka przykładów. Mamy tutaj topowe kryptowaluty, tak jak ETH, SOL, FTM, MATIC, które 22 kwietnia do dzisiaj straciły od 70 do 80%. Informowałem o zabezpieczeniu kapitału. Kolejne przypomnienie w maju o tym, że rynek prawdopodobnie jeszcze spadnie i altcoiny dostaną mocno na stracie. Znowu pisałem o tym, że zobaczymy spadki do 24 i finalnie do 19 700, co miało zresztą miejsce. Może jeszcze nie 19 700, ale zobaczyliśmy bardzo blisko właśnie tą cenę w dniu dzisiejszym, 9 maja. I znowu informacja 11 kwietnia, tuż przed spadkami. Jeżeli właśnie puści strefa, to lecimy właśnie do 24 i nawet 20 tysięcy dolarów, co miało miejsce. I tutaj również informowałem o tym, że wychodzę częściowo z rynku, w większości z rynku i właśnie sprzedawałem ETH przy 1940 po to, aby kupić przy 1200, dzięki czemu zyskałem 38% właśnie tej kryptowaluty, sprzedając ją na stracie, na lekkiej stracie, na dużej stracie, w zależności od tego, kiedy kupowałem, ale to nie ma znaczenia. Natomiast informowałem partnerów o tym, że właśnie to robię, że sprzedaję część swoich kryptowalut, wychodzę z altcoinów, aby kupić po prostu na niższych poziomach, które również im wyznaczyłem. I lecimy dalej. Mamy update z 15 maja. Właśnie po raz kolejny informuję o tym, że jeżeli nastąpi negacja strefy, którą dla nich wyznaczyłem, zobaczymy znowu spadki do 24. Może nie o tyle, co znowu spadki, co informowałem znowu o tym, że zobaczymy spadki do 24 i 20 tysięcy dolarów, czyli już prawie miesiąc informowałem o tym właśnie, że to nastąpi. Mamy później 26. Tutaj mówiłem o tym, że widzę przepływ kapitału, o tym, że szykuje się mocniejszy ruch na rynku i taki również był 26 maja. I mamy 27 maja, znowu mówię o tym, że w perspektywie czasu myślę, że 24 tysiące będzie wybite, co doskonale wiecie, miało miejsce. O tych spadkach mówiłem już od dawna, a moich partnerów informowałem na bieżąco również 1 czerwca, ponieważ informowałem o tym, że właśnie zobaczymy korektę i 24 tysiące, o których mówiłem, dalej jest w grze. Po raz kolejny o tym przypominałem. Wyznaczyłem strefę na spadki, skąd cena zleciała do 22 tysięcy dolarów za Bitcoina i to było 6 czerwca. Jeszcze przed spadkami info o lokalnych wzrostach do strefy, skąd rozpoczął się ostatni ruch spadkowy. Była informacja o tym, aby na futures właśnie móc zagrać do lokalnej strefy, którą wyznaczyłem i stamtąd, gdzie był take profit, właśnie cena zjechała. Mamy 5 czerwca, możecie sobie sprawdzić na wykresie. Informacja, w której pisze, aby partnerzy zabezpieczyli swoje pozycje przed dalszymi spadkami. Po 4 dniach większość kryptowalut zaliczyło stratę 30-40% 7 czerwca. Dzień przed finalnym spadkiem cały rynek właśnie tutaj zrobił nam
to, o czym pisałem, i właśnie jak widzicie, tutaj dokładnie jest opisane, jeżeli D1 korpusem zamknie się poniżej wyznaczonej dla nich strefy, dla moich partnerów strefy, lecimy minimum do 24 tysięcy dolarów, co również miało miejsce, jak doskonale o tym wiecie. Po raz kolejny to powtarzam. I tutaj po spełnieniu warunków zagrywaliśmy pozycję na spadki, na Bitcoinie, na BNB. Jeszcze raz informowałem 11, że to jeszcze nie koniec spadków i mieliśmy tutaj właśnie pozycje pozamykane na ETH. Wyznaczyłem również targety do shorta, które zostały zrealizowane. Później pisałem o tym dla partnerów, że właśnie będę kupował swoje alty, a dokładnie ETH na przedziale cenowym 1300-1100 dolarów, dokąd cena spadła. I tak to właśnie wyglądało, także w taki sposób przygotowywałem moich partnerów edukacyjnych, przypominając im kilkunasto, może nie kilkunastu, ale przynajmniej kilkukrotnie o tym, że właśnie będą te spadki, i mówiłem, kiedy ten ruch może nastąpić. Także dokładnie to w tym momencie mogliście zauważyć. Oczywiście tych update'ów było więcej, ale nie będę tutaj wszystkich update'ów pokazywał. Ok, lecimy dalej z tematem. Dobra, zanim przejdziemy do samej analizy, na mojej stronie łukaszpachowski.pl znajdziecie informacje odnośnie kursów, które dla Was przygotowałem. Te pełne, 3-miesięczne, z pełną wiedzą, na podstawie której robię właśnie te analizy, na podstawie której robię update'y dla moich partnerów edukacyjnych, znajdziecie w zakładce Moje kursy. I je z całego serca Wam polecam, ponieważ wiem, że to jest świetna wiedza, którą przekazuję. Feedback od moich partnerów mówi sam za siebie. Zresztą niedługo będziecie mogli to zobaczyć na nowej stronie. Natomiast macie również możliwość subskrypcji kursów miesięcznych z analizy technicznej, rozszerzonej od podstaw. Do każdego kursu dodatkowo macie właśnie dodatkowe grupy z update'ami czy pomysłami na trade, czy analizami spot. Jeżeli to Was interesuje, to wiecie co robić, wbijajcie na moją stronę lub piszcie na Instagramie łukaszpachowski.pl. I teraz zaczynamy już samą analizę na Bitcoina. Byliśmy w okolicach 24 tysięcy dolarów, o czym Was informowałem właśnie w poprzednim materiale, i powiedziałem, że jeżeli z 24 tysięcy nie odbijemy, to lecimy do tej strefy, którą tutaj właśnie wyznaczyłem. I gdzie cena zleciała? Do tej właśnie strefy. Gdzieś tam był jeszcze jakiś komentarz jednego typa, ale już mi się nie chce odnosić. A, że się śmiał, że nie zleciliśmy do 24 tysięcy, bo ja mówiłem do 24, a zleciliśmy do 21. No co za typ. Oła. Przez ciebie, typie, właśnie uderzyłem się w czoło. Jesteśmy w strefie 21, 20. I teraz uwaga. Powiem jeszcze jedną rzecz. Tylko dlatego, że wiem, że mam tutaj grono fajnych odbiorców, fajnych ludzi, i powiem Wam jeszcze, że możliwe jest jeszcze jedno zejście do uzupełnienia poziomów, tak zwanych imbalansów, na poziomie 19 000, 18400. I to według mojej analizy będzie maksymalne zejście, o ile będzie. Natomiast w tym momencie widzimy, mieliśmy zejście, dzisiaj zagrywaliśmy tutaj z moimi partnerami longa, co jutro Wam wrzucę zresztą na Insta. Take profit pierwszy zaliczony na razie. Mamy lokalny opór 22 tysiące dolarów, tak, czyli właśnie ten tutaj poziom z ostatniego tego zejścia. Jeżeli to zostanie wybite, to prawdopodobnie zobaczymy lokalny przynajmniej ruch wzrostowy do tej tutaj strefy. I ta strefa, czyli okolice 24-25 200, trzyma na razie na spadki. Z interwału jednodniowego, gdzieś tam też jakiś był śmieszek, mówiłem Wam o Wyckoffie. Na razie nie ma potwierdzeń na Wyckoffa, ale jest to właśnie ten spike, który, ten spring, który może być tym ostatnim ruchem takim właśnie w schemacie Wyckoffa, w schemacie akumulacji. Czy będzie? Tego nie wiem. Tak jak mówiłem wcześniej, czekamy na dalsze potwierdzenia od rynku, aby móc coś takiego po prostu wyrysować i zobaczyć konkretnie. Na razie mamy spadki, o których mówiłem, o których trąbiłem od dawna i Wam zresztą również mówiłem od miesiąca. Czy jest to dobry poziom, czy jest to dobry moment na zakupy altcoinów? Może i tak, może być to promocja, natomiast nie ładowałbym się tutaj z dużym kapitałem czy dużą częścią, ponieważ jeżeli zobaczymy dalsze ruchy, no to tak jak pisałem w tych update'ach, widzieliście, gdzie mówiłem, że one dostaną te alty mocno po dupie, no to przecież mówiłem już o tym dawno i były to spadki rzędu kilkudziesięciu procent do 80 w ciągu miesiąca, a stąd również te alty mogą jeszcze dostać kolejne 20 czy 30, więc tak jakby warto jednak mieć ten kapitał, aby ewentualnie po prostu uśrednić. Może nie złapiemy dołka idealnego, może złapiemy, może Wam to pokażę, jakie poziomy wyznaczyłem dla swoich partnerów. Za jakiś czas zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane, ale nie ma sensu się pakować, jak już to Bitcoin, ETH. Moim zdaniem, oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne, ewentualnie projekty, które mają po prostu jakąś użyteczność
są użytkowe i mają przed sobą po prostu przyszłość. Więc na razie, na spokojnie, jesteśmy w strefie tutaj właśnie wyznaczonej na potencjalne wzrosty, na utrzymanie ceny, co miało zresztą miejsce dwukrotnie, tak? Pierwsze odbicie, drugie dzisiaj, stąd zagrywaliśmy tego longa. Tutaj mam poziom realizacji zysków kolejny po tym, który został już osiągnięty i dalej będę obserwował, co tutaj się wydarzy właśnie w tej strefie czerwonej, tak jak powiedziałem przed chwilą. Jeżeli chodzi o ETH, o tych poziomach również Wam mówiłem wcześniej, że spodziewam się spadków do tych poziomów, jeżeli zostaną wybite właśnie te wszystkie wsparcia. Kiedyś wspominałem, że spodziewałem się do tych spadków do tych poziomów. Tak jak mówiłem, również informowałem tutaj moich partnerów edukacyjnych, że będę właśnie kupował w tym przedziale 1300-1100 w perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o ETH. Gdyby się ruch pogłębił, to mam tutaj zaznaczone kolejne poziomy 970-750 i tutaj będę robił kolejne zakupy swoje, jeżeli chodzi o ETH. Macie info ode mnie, gdzie ja robię swoje zakupy, jeżeli chodzi właśnie o tą kryptowalutę. I tak samo tutaj, jesteśmy na interwale jednodniowym z interwału 4-godzinnego. Również mamy ruch spadkowy. Potencjalnie możemy zobaczyć odwrócenie właśnie tego ruchu spadkowego, który ma teraz miejsce i właśnie cena może dojść do tej strefy podaży, którą tutaj wyznaczyłem jako poziomy realizacji zysków z potencjalnego longa. Jeżeli chodzi o DOTA, mówiłem, że mamy wsparcie na poziomie 6,89, tak, po tych spadkach, co miało miejsce dzisiaj tutaj również z partnerami, zagrywaliśmy najpierw longa, teraz shorta, pozycje zostały zrealizowane z zyskiem i na dzisiaj myślę, że wystarczy. W sytuacji, w której byśmy zobaczyli właśnie ruch wzrostowy na Bitcoinie, na docie, to mamy tutaj EME, widzę 50 na interwale 4-godzinnym wraz z tym szczytem może nam zrobić tutaj właśnie opór dla ceny, czyli okolice 8 dolarów jako poziom realizacji zysków z potencjalnego dalszego ruchu wzrostowego, o ile on będzie miał teraz miejsce. Jeżeli cena na nas zacznie spadać, to powinniśmy zobaczyć te poziomy według mojej analizy właśnie w ruchu tutaj spadkowym. A jutro na moim kanale pojawi się film, w którym mówię Wam o giełdzie Bybit, dlaczego wybrałem giełdę Bybit, a nie giełdę Binance, jeżeli chodzi o swoje zagrywki na futures. Link do giełdy Bybit znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Zobaczmy, jakie altcoiny wybraliście w poprzednim materiale. Super Ewelina, bardzo się cieszę. Wiem, że długo obserwujesz mój kanał, niejednokrotnie widziałem Twoje właśnie komentarze i jak widzicie, wyniosła ona z moich materiałów odpowiedzią wiedzę, która pozwala jej zarabiać. Także gratuluję. Ok, tak. Ada, zbliża się hard fork, czyli co? Czyli będą newsy, tak? .ftm. FTM, FTM, BNB, CADA. Zrobimy tak. Zrobimy sobie BNB, niech będzie BNB. Jest w sumie ciekawy. AD, a FTM pojawi się. CAD był ostatnio, słuchaj. Także nie wiem, co tam coś się zmieniło. Sprawdź sobie w poprzednich materiałach, dwóch chyba. FTM, 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 dobra, FTM pojawi się właśnie u mnie w ankiecie razem z innymi altcoinami do wyboru, także wbijaj na Insta. Zrobimy sobie BNB i AD. Dobra, ADA w sumie dosyć chyba nieźle się trzyma z tego, co widziałem. Co to nam się zrobiło? Ten dołek wybity, ok, fajnie, tutaj doszli, uzupełnili poziom. Z kolejnym ruchem, gdyby rynek szedł w górę, to właśnie tutaj. Tutaj jest poziom zakupowy, zobaczmy, czy on był uzupełniony wcześniej, czy nie. Nie, także w przypadku dalszego ruchu okolice 37 centów. Ok, tu jest ładnie. Lokalny take profit, a później okolice 76 centów. W przypadku właśnie odbicia i zakończenia tego ruchu, odwrócenia się ruchu spadkowego na trend wzrostowy, na zmianę. BNB też nam dał fajnie ostatnio shortcika. No i tak, i zmierza, widzę, że do kolejnych poziomów, które tutaj wyznaczyłem, czyli okolica 186, a potem 150 dolarów możemy zobaczyć. Lokalne poziomy realizacji zysków właśnie z kolejnego ruchu na interwale jednodniowym, no to będzie około 50%, chociaż pewnie te analizy BNB będą się powtarzać częściej, więc możecie pisać albo będą na Instagramie. Będę aktualizował z mniejszych interwałów, jak będę tutaj coś widział sensownego. Taki lokalny poziom jeszcze 254 z potencjalnego właśnie longa, a byłby również tutaj ok, z tego co widzę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Widzimy się jutro i widzimy się w piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z Wami.
piona.